Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnych niesamowitych przygodach Van Helsinga! Kurde, muszę jakoś to lepiej wpleść, kurde, w całość. Pokręciłem się poza nagraniem przy tym rozbitym statku i znalazłem pozostałe bombeczki, które mogę gościły dać. Tak więc na start oddajemy naszemu sklepikarzowi właśnie też te fanty. Let's see what you have for me. Yes, these will do nicely. Here's your reward. Pleasure doing business with you. Bohater ludu. Nice, to był ostatni był punkcik, znaczy sobie quest w tej lokacji. 250 expa, 1500 high golda i 2 punkty zdolności. Okej, lubię to. Dobra, też muszę się pomylić. Zdolności to są te tutaj, tak? Tak. Dobra, to zobaczmy. Więcej many i wyższa moc zaklęć. Zajrzyj tutaj przedmioty, unik, nieważne odkrytów. Zręczność, kondycja, to wiadomo. Dobra, kurde, muszę na siłę woli pakować, no. Nie robię się jakiegoś maga tutaj, ale kurde, no warto to jednak ulepszyć. Dobra, no to skoro quest rozwiązany, no to lecimy do kopalni Orikalkum. Aby kontynuować naszego questa głównego, czyli właśnie dostać się do Forgowi. Można powiedzieć, że ten miecz dwuręczny syj. Zobaczcie, to jest ten kostur, który jest wiązany. Zagrubki jest zajebiste. Dwa ciosy jest po nich. To jeszcze czasami. Zdychają do jednego strzału. Jeszcze byle jakiego. O ty! O ty! Ty! Okej. Nie wiem, czy tak żeby się stało, ale spoko. Zobaczcie, na razie muszę uważać, bo one mogą tak spawnić tutaj. Kająca gargantula. Ej, kurde, szanuję tłumaczy za podejście do tych właśnie. Za podejście do nas przeciwników. Naprawdę kreatywny, kreatywnie tłumaczony w niektórych przypadkach. Dobra, zbierajmy teraz fanty, zobaczmy. Okej, dostałem archiwa za przeszukiwanie trupów. Spoko. Szukujemy dalej oczywiście. Ten picie pająków adept. To jest za zabicie 100 pająków? Chyba? Zobaczę, czy to były te archiwy. Tutaj, w szczegółach. Też nie. W dzienniku chyba? Zadania? Nie. Gdzie była to taka rozpiska, kurde? Nie? Nie. Nie, żadnej teleportacji. Nie. Też nie. O! Pod H. To zobaczmy. Inkaustowy wędrowiec. Zbadałem mapy inkaustowe. Nieźle. Dobra, turysta, to trzeba odwiedzić wszystkie lokacje. Poszukiwacz skarbów, czyli 200 skrzyni muszę zlutować. Odyseusz, to jest zabijanie zwierząt mitycznych, czy potworów. A to jest ciekawe, bo to już mi wpadło, kurde. Tutaj wygląda, jakby dopiero się miało nabić. Chyba. A nie, dobra, nie, bo to jest jak mój tytuł aktualny. A kolejny będzie Herakles za 2500, dobra. Mechanik tu, tępiciel pająków za zabicie 100 pająków, kolejny jest adept, nie, kolejny jest ekspert za zabicie 500. No ale kurde, jak tutaj się te pająki spawnią co chwilę, no to raczej nie będzie problemu, żeby to sobie szybko nabić. No patrzcie to. Jeśli się już tego nazwało na spawn. Muszę uważać na nie. I don't have any healing potions. Aurą. Kolejne trupło. Jestem taka ciekaw, jakim cudem znajdują się trupła, kurde, tych maszyn. Dobra, może inaczej, nie jakim cudem się znajdują, tylko jak przegrały. Jak ktoś mi powie, że zostały zatruty, to się będę śmiał.
I don't have enough mana. I don't have any healing potions. Kurde. Jak ktoś ma raz po kobie, to nie polecam grać w tę grę. Przynajmniej, żeby ktoś mu tę lokację przeszedł, bo to nie jest lokacja dla kogoś, kto właśnie ma arachnofobię i boi się pajączków. Lecz się. I need healing. Ha? Co się stało właśnie? Czy to jest w ogóle krwawienie? Nawet nie wiem. Na pewno nie zatrucie. Some healing potions would be nice. I need healing. Nie właśnie sprawdziłem sobie, co to jest. Dobra, silna. Strząsę przeciwko pałacu tekstu. Kurde, ale to jest trochę do atakowania. Dobra, sprawdzamy wszystkie oczywiście. Zobaczymy, czy może coś fajnego, które będzie kryło. I can't do that. Jak nie możesz tak nazwać? More mana. I need healing. Przezwijmy sobie sapo, to też dwóch tych iluzji. No i dobra. Muszkiecik. Ciekawe, czy lepszy. No, tak średnio. Dobra, jedną rzecz mogę jeszcze i dać, taką małą. Czy to jest coś z lepszego? Co widzę, to nie bardzo. Tutaj ochrona lepsza, ale mniej zdrowia, więc taki mech. Chociaż w sumie? Dobra, kupimy jej trochę tę ochronę. Tam trochę mniej zdrowia, to mnie aż tak nie zaboli. I tym bardziej. A jak będzie miało mniej zdrowia niż obrony, no to w sumie co mi boli? Dobra, uspokoiliście się? Mam nadzieję. Kurde, tam w ogóle jest fajnie. I need healing potions. Level tym razem chyba dla mnie. Ja. Zobaczmy. Zobaczmy to przy okazji. Słabe, ale tego jej nie dam. Dobra. No tak, muszę poczekać, aż się zregeneruje, żeby móc ją dostać. Dobra, zanim zapomnę, pójdę sobie po tą skrzynkę tam do tyłu. Ciekawe, jak duża jest ta lokacja. Szczerze wygląda taką trochę mniejszą. Tutaj od razu zaznaczę, już kliknę, że tam po prostu poszedł. Zobaczmy. 5 punktów. To mogę w siłę woli wszystko wpakować, bo właśnie ta błyskawica waliła za więcej. Tutaj zarówno jedna, jak i druga. I teraz nie to, tylko to. 3 punkciki, dobra. Tego bardziej nie ulepszę. Mógłbym tutaj jeszcze użyć. Precyzyjny cios. Więcej obrażeń, to jest dobre. O, plus 50, okej, to poproszę. Błyskawica, dodatkowe cele, też spoko. Sparaliżowana 2 sekundy, 10 sekund zbicia tego celu, zmieni sędziona arcybrowa. Ej, też dobre. Okej, dwa takie buffy, 3 takie buffy wykupione. Dla mnie spoczy. No, jak będę miał tutaj sporo takich, właśnie takich pomniejszych wrogów, to ja będę mógł... Ile to jest w ogóle? 10%. To oczywiście wymaga użycia gniewu, ale samo to, czy to znaczy gniewu,
Nie mówię, że mam furi, ale samo to już. Aha, i to jest ciekawe, bo jakby pakuję gniew w wszystko, ale mogę użyć tego jednego naraz. To trochę ciekawe, nie? No, co chwilę mogę tej furi używać, więc... Nie tracę na tym aż tak zbytnio. Can I buy some candy too? Nie? Powiedzmy, że uratowałem ją przed zgonem, nie? Dzięki temu, że ją wysłałem. Dobra, tam jeszcze nie idziemy. Tak po kolei, żeby zamykać tę okazję. Jeszcze coraz bardziej powolutkę ją zamykać, nie? Skrzyneczka. Trochę siwa, lubię to. Tutaj zaraz została taka chmara na mnie. Kurde, no już myślałem, że się uda wyratować, no ale niestety. Ale chyba krwawienie nakładają, dlatego mi tak ten HP schodzi. Here's your gold. I already took my 50%. Ha! Made you look. Jak bardzo zapuszczane są te kopalnie, że to się tyle tych pająków nazbierało? To jest naprawdę bardzo dobre pytanie. Oho! Jasny chuj! Co to jest? Panieńcze lewiatan! Odporny na truciznę i na zimno. Kurwa mać! To jest ogromne! To wygląda jak paragon! Wiesz, to tylko w wersji na tej... na steryda. I don't have any healing potions. Niestety, który mi spadła. Ej, moment! Raz, dwa. I can't do that. No, wyjmij. Ciacha. I need healing. Nie ma level, jaki super. Jak to tam blisko? Czy ona żyła źle, naprawdę? O, nie żyje. Zajebiście. 6 tysięcy odradzamy się w tym miejscu w takim razie. I don't have any healing potions. No, czy ona przestała się tak respić? Lewetonem nie atakuje, kurna, 20 innych. To już mi wpadło na zabijanie pajączków. I can't do that. I need healing. No to... A, nawet wyjść, kurwa, nie mogłem. I don't have any healing potions. Ja pierdolę, to było pojebane teraz. Że, wiesz, co jest najgorsze, że sam ten lewiatan nie był w ogóle trudny. Cała trudność w tym przeciwniku to było to, że on spalił sobie cały czas te pieprzone małe pająki. I to nie jest walka z nim, tylko to jest walka, kurwa, z nim i jeszcze 200 kurwa innymi wrogami. Nie, nie przesadzam. Ja osobiście nienawidzę. I can't do that.
Wstęta królowa. Więzy krwi coś było. O, wzrost reputacji, lubię to. Dobra, i tutaj wracamy się w to miejsce. Okej, dobra. Spokoju, to zobaczmy po kolei, zarówno nasze, jak i... czekaj, nie to. To? To? Okej, okay, kolejny nowy 4 atut. Furiat. Nauczyłeś się kontrolować swój gniew, aby nie wyrządzić sobie krzywdy. Teraz możesz jeszcze skutecznie krzywdzić innych. Plus 20 do bazowej furii. Takie sobie. Pijak. W ciągu ciągłego korzystania z eliksirów magicznych twoje ciało uległo pewnym zmianom fizjologicznym. Eliksiry magiczne mają na siebie silniejsze działania, a sztuczne barwniki i dodatki zwiększyły twoje obrażenia toksyny. Odpowiedź na zatrucie plus 50 i plus 20% do skuteczności mikstur. Dobra. Hiena. Przeszukiwanie kieszeni poległych może wydawać się niegodziwe, ale przynosi niezłe upadotko. Umożliwia nabycie odporności na trucizny po pewnym czasie. Władca żywiołów. Metodą ciężkich prób i bolesnych błędów odkryłeś swoje miejsce wśród żywiołów. Wrażenie żywiołów i odporność na żywioły. Okej, też dobre. Kurde. Może i to jest to, nie? Dobra, nie, chcę wziąć to. Zaklęte ciało. Naucz się. Kurde, czemu nie jest pogadane konkretnie nabijać reputację? To jest ten jeden minus, który mi się naprawdę nie podoba, że nie jest powiedziane wprost, jak nabijać reputację. Siła. Czemu siła woli ma 18 znowu? Czy to się resetuje za każdym razem, kiedy ona zginie, czy co? Nie rozumiem tego. Ulepsza mi siłę woli wcześniej. Czemu miała 18 znowu? Słabsze, lepsze. Reszta. You'll never see these things again. Nie, żebym chciał je znowu oglądać, nie? Kurde, jak już mogę mi to jeszcze dać. Terminate your hostile behavior. Stop. Nie, bo nie bardzo możesz je nosić, więc... Spoko. No patrzcie, mała lokacja, ale przez to, że przez te pająki jest bardzo irytująca. Stacja przeładunkowa. Okej. Okay. A to co jest? That. That must be another creature from the laboratories. I think it was only created to dig tunnels. It's not evil. Great. So it won't tear me apart. I didn't say that. Właśnie. Pokonaj wiertnicę, Jezu, to jest boss jeszcze! Ooh, what do these machines do? Could we turn them on, please? Dobra, czekaj. Jak takie lecę, to... to bije się. Proszę. Czyli... drugi boss. Dobra, tutaj to jest taki prawidłny boss. Gdzie? Pająk to był bardziej mini-boss. Wiertnica. Odporność fizyczna, odporność na ogień, odporność na siłę, na błyskawicę, na truszyzę i na ziemię. Ciekawe. To jak ja mam zabić taki pająk? A brzmiała co? That is spectacular, but quite useless. Turn on the other machines too.
Aha, czyli co, całe boss to jest po prostu użycie kondensatorów? I ten pierdolnięcie tym w wroga? Fajne w tych punktach jest to, że to nie jest... The main machine is next. This is getting exciting. To nie jest tylko, wiecie, to działa na wszystko. To jest taki obszar niebezpieczny, który zabije wszystko, co w nim jest. Czy ma znacząco mało zdrowia. Hit it! What are you waiting for? It's paralyzed. Nie, dobra. Tak dobrze. Okej, czyli to musimy stunować. Dobrze, jak jeszcze podpisz tych wszystkich skurłysynów. I need healing potions. No nie, przed tym żałosne obrażenie sobie. Jest zestumowane tej elektryczności. Coś więcej. Spróbuję minąć te pajączki i przeaktywować po prostu tę maszynkę. Gdyby jednak może właśnie ten potworek je pozabije. Dziap. Zachowawczy. Ale nie powiem. Co to na to zaprezentowałem? Nie. Nie tylko po prostu. Bo to nie cenię ile dobra. Dalej. Ja to ma HP? 1000 coś. Dobra, jeszcze maksymalnie dwa takie strzały i powinny to zabić. Dwa, ewentualnie trzy. To jest większe wielkie do siebie, żeby nie spowalniały. Dobra. Wszystkie, wszystkie. Strzał. Mucimy. Dobra, i teraz muszę poczekać, aż się właśnie to... Chodzi powiedzmy? Dlatego, że miałem jakieś fajne muzyczki właśnie. To aż to fajnie momentowała tę pojedynkę. Pojedynkę? Ten pojedynek z tym naładować po raz kolejny. 6 na sekundę mam zdrowia na regenerację teraz. Czyli chyba... Faktycznie podbiło mi te procenty. Czekam. Strzał, padło? Padło. W sensie on nie miał pieca. O, mudź. Muszę go, wiecie o co chodzi, muszę go jeszcze raz wyciągnąć, nie? Żeby... zabić. A na co efektu nie ma, jak jest to taki... Jak to się przepływa przez to. Dziwne to jest teraz. Mam. Strzał. Teraz się tego zrobić, żeby skręta. Well, that was a tough one. Your father would be proud. My father would only lecture me on my sloppy fighting stance. I know. But it felt like the right thing to say. No trochę racji. Ma tutaj nasza koleżanka duchowa.
Wiertnica. Stacja transportowa w Starych Kopalniach jest kryjówką olbrzymiej mechanicznej wiertnicy. To bez wątpienia kolejny cud borgowiańskiej techniki. Nie mam wyjścia. Muszę przebić się przez nią siłą. Okej. Okay. Nadzwyczajny artefakt. I upiorna postać poziom pierwszy. Częściowo zlewasz się z Inkaustem i rzucasz się naprzód z oszałamiającą prędkością. Mijanie przeciwnicy zostają zranieni uderzeniem. Przenosisz się momentalnie w miejsce kursora. Przeciwnicy nie mogą cię zatrzymać. Trafieni po drodze obrażenia. Przeciwnicy otrzymają obrażenia od 20 do 45. Trwa to 1 sekundę i raz na 20 sekund mogę tego użyć. Okej, okay, pokaż mi to. To jest co? Aura, czy co? To jest sztuczka. To jest ta sztuczka, to była tutaj zategowana. Okej. Okay. Kurde. Wiecie co? Wziąłbym sobie to zamiast właśnie... Zamiast tej błyskawicy, bo kurde... Za rzadko z tego korzystam, żeby... Faktycznie to mieć. Chociaż w sumie z tego to korzystam jeszcze rzadziej. Dobra, może zrobię tak. To ustawmy tu. Tutaj wróćmy do tej błyskawicy. Ewentualnie będę po prostu zamieniał sobie te wszystkie te. Dajmy to wszystko i zobaczmy, jak to wygląda. To jest dla mnie oczywiście. To jest gorsze, to też. To nie dla mnie. Gorsze, to jest gorsze. Okej, okay, no to jest nawet, że lepsze, to możemy zmienić. Bo trzeba zidentyfikować. Co lepsze, lubię to. To jest gorsze, to jest gorsze, to jest gorsze. No, no też to odpuszczę. To jest gorsze, gorsze, gorsze. Nie, wróć. Zidentyfikujmy to, żeby było więcej warte. Proszę, część zestawu inkaustowego. Kurde, szkoda, że nie mam tego. Że nie gram taumaturgiem. Fajne rzeczy do niego wypadają. Czy to jest lepsze? Więcej zdrowia, więcej ochrony. No to zamieniamy oczywiście. Broń palna. Tego... I can't use that. No niestety. No, lifestyle przy trafieniu, co mi się przydało. To jest gorszy. Red. To jest też gorsze. To dwa. Też gorsze. Amulet gorszy. Pierścienie też gorsze. Ten amulet też gorszy. Dobra. No I won't go. Only joking. I'll do it. Nią. Okej, no tutaj widzę, nie ma nic takiego szczególnego. Pusto, pusto. Tutaj jeden tylko, Katariny, też wydane. Okej. Okay. A dla testu, jak to wygląda? O, w taki sposób? Okej, okay, no nie powiem, jestem tak troszeczkę zawiedziony tym, jak to wygląda. Gdzieś myślałem, że chociaż ta postać się zmieni, a tą taką, wiecie, eteryczną, to nie, to jest po prostu... Biegniemy sobie. Jesteśmy po prostu niepowstrzymani, przez to dodajemy obrażenia. Przecież zobaczmy, jak to. Jak tak czekamy na Katarinę, to zobaczmy, jak to wygląda dalej. Trafieni na 10 poziomie, trafieni. I bought myself a new pair of shoes. I hope you don't mind. Nie, zostałem spowolnienie o 50% dwie sekundy. A tutaj czas regeneracji zmniejsza się o 5 sekund. Ale z regeneracji z levelowaniem się trochę też nie zmniejsza, bo to by było naprawdę spoko. Tutaj 3 punkty umiejętności są wymagane, żeby to w ogóle kupić, a to potem, żeby to jeszcze pewnie ulepszać. Czyli cały jeden level musiałbym poświęcić, żeby wykupić jedną z tych dwóch zdolności, albo żeby ją ulepszyć. A nie... Tak? Tak? Nie, no tak, 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 tak. Te szczerze powinny być osobne punkty, w sensie punkty umiejętności, ale dla każdego z tych drzewek. Tych na przykład aura by wpadała, nie wiem, 2 punkty na level, a nie 3, i tak dalej, bo to jest kurde...
to właśnie trochę lipy, jeśli chodzi o takie wybieranko. Ty, czekaj, co to tam było w tych aurach? A to jest jeszcze mi nieznane. No dobra, rozwaliliśmy przeciwnika. O. Okej. A tu jest przejście na boku chyba. Ja. Dobra. Wchodzimy i... That's the exit. What is this anyway? A ropeway conveyor that transports minerals to Borgova. We don't have to walk after all. Happy now? You can ride a minecart after all. No nie do końca wózkiem, ale spoko. Upiorny warsztat nazywa się lokacja, do której idziemy. My word. Is this Borgova? This is magnificent. In a very twisted way. Oh, but it used to be such a nice, gloomy, crooked town. I think we can blame this on those scientists everyone keeps talking about. First we find your father's hideout, then you make them pay. Okej. Ciekawe. Any ideas where my father's secret lair could be? I'm thinking. They've turned this neighborhood into a factory. The lair is deep down in the ancient maze below the city. We should go to the underground tunnels. Okej. Okay. Nie powiem, podoba mi się ta wizja, ale oczywiście będziemy tej kryjówki szukali w kolejnym odcinku. Mamy knechty lepsze, jakieś szarłacze. Hej, good to know, tutaj jest beczki. Coś buchowego zasadzać. Jakieś chemikalia. Okej, to chyba zatruwa akurat. O, ja nie przyciągnę. Ej, czemu mi to tak... A, dobra, nie. Mam teraz tego. Bardzo sam. I don't have any healing potions. Boże, poleciał teraz. Stop. Atakuj bachelcy, nie? Paro, ogarnij go się. Co, mnie zabił? Serio? Co to miało być przed chwilą? To jest jakaś kpina chyba. Well, well, isn't that another red button? If I had a body, I would most certainly press it. Tak, klikam. Uuu, nice! Całą tą zmiotłem. Nie wiem, czy jak spasali w ogóle dostałem. O, niebieski. Ale nie pójdę z tym gościem gdzieś na górze. Kurde, kiedy ja tego nie lubię! Wkręcam się, kurde, w grę i potem tak chodzę ciągle. Zamiast sobie po prostu odpuścić. Ale będę musiał. What are you doing? That's gross. At least your father had some sort of dignity. Czemu? A, bo to jest śmietnik! Okej. Okay. Pierścień. No, poza życiem jest lepszy. Czyli sobie zacznijmy. Przejdź maszynę. Tajemnicza kryjówka jest pełna wirujących, iskrzących, warkoczących większości zabójcze urządzeń, które zostały zbudowane przez inżynierów Czołomoru w oparciu o rozległy dorobek naukowy szalonych naukowców z Borgowi. Proszę, czyli
może być to potrzebne w tej naszej kryjówce, ale jestem ciekaw, kurde, o co kama z tą kryjówką. I słyszę, nie kojarzę, żeby Van Helsing miał... Those strange walls of force again. Do you want me to see what's beyond them? No. Let's find another way. No. Jak innej? Nie ma innej drogi. A nie, wróć, przecież jest. No nie. Stój. Koniec odcinka. Przecież nie będę tego tak ciągle tego. Dobra. Nawet spoko. Ogarnęliśmy kopalnię, mini bossa i bossa w jednym odcinku, także ja jestem zadowolony. Odkryliśmy też nową lokację. W sumie to dwie nowe lokacje, jeśli liczyć tę walkę z tą piwnicą jako jedna lokacja. Ale dobra. W kolejnym odcinku będziemy eksplorowali ten cały upiorny warsztat i kto wie, może uda nam się, może jeśli nie odnaleźć kryjówkę Van Helsingów, czy Van Helsinga, to po prostu bardziej się do niej zbliżyć. Ode mnie to tyle, do usłyszenia w kolejnym odcinku, zagrajmy w niesamowite przygody Van Helsinga. Cześć!